Hej, witam Was wszystkich serdecznie. Więc zaczynamy ze szkoleniem i może tak kilka słów wstępu i może zapoznamy się, na czym by to miało polegać i może w ten sposób, jak ja to widzę. No, na pewno nie będzie to jakiś taka forma szkolenia marketingowa, będzie to za darmo, także nie spodziewajmy się tutaj jakichś, nie wiem, fajerwerków w stylu, nie wiem, jakiś piękny grafik, jakiś, nie wiem, super statystyk, jakiś, nie wiem, rewelacyjnej, nie wiem, obróbki filmu, ponieważ to wszystko kosztuje i żeby takie naprawdę super profesjonalne szkolenie zrobić, no to ono musiałoby być siłą rzeczy płatne. Natomiast my tutaj skupimy się na merytoryce i ja jakby wykorzystam do tego programowanie i takie jakby urządzenia i pomysły te, którymi dysponuję w obecnej chwili. I może dlaczego akurat takie szkolenie robię? Może powiem w ten sposób, że jestem osobą, która no, lubi się dzielić wiedzą. Niektórzy mi zarzucają, że czasami rozrzucam perły między wieprze, tak? Tak to, takie jest powiedzenie. Natomiast nie sądzę, żeby to tak było, bo i tak powiem Wam, że większość osób nie uwierzy w to. Często mówię wiele rzeczy i w większości to do ludzi nie dociera, a powodem tego jest zazwyczaj ich wiedza. Bo powiem Wam, że ciężko jest rozmawiać z ludźmi, którzy są już doświadczeni i mają jakąś określoną wiedzę pod jakimś kątem na rynku, ponieważ oni mają zawsze swoje racje i rozmowa z nimi jest naprawdę karkołomna, dlatego bardzo bym Was prosił, aby na tym szkoleniu odstawić na bok to wszystko, co myślimy, ponieważ będziemy mówić o rzeczach, które faktycznie zarabiają. Natomiast żeby to zrozumieć, no to nie ma szans. No musimy swoje własne poglądy choćby na chwilę odstawić na bok i starać się zrozumieć jakby zupełnie inną metodologię. Wyobraźcie sobie tak, że każdy z nas został w jakiś sposób nauczony czegoś, został nauczony, nie wiem, jakiegoś rozumienia rynku i każdy z nas zbudował taką sobie bańkę z pojęć, do tego jeszcze dochodzi do tego nasze ego, tak, że my chcemy pokazać za wszelką cenę, że to my mamy rację. No ja nie mam do nikogo za to pretensji, ale chodzi tylko o to, żebyśmy zrozumieli, że tak jest. Mnie, co najciekawsze, mnie to także dotyczy. Ja też łapię się na takich właśnie sprawach, że staram się komuś coś narzucić i później się okazuje, że to był błąd, ponieważ wiem, że ktoś może mieć zupełnie inne zdanie na jakiś temat. Często jest tak, że posługujemy się tymi samymi słowami, ja coś powiem i później ktoś mi mówi, że przecież ja coś powiedziałem, ale później się okazuje, że pod tym, co ja coś powiedziałem, to ja zupełnie co innego rozumiem, a ktoś inny zupełnie coś innego rozumie. Dlatego bardzo ważne jest tutaj właśnie podejście do tego jakby tego naszego szkolenia takiego w sposób naprawdę taki bez żadnych uprzedzeń, z czystym umysłem. Kolejna sprawa to, no, nie spodziewajmy się, że to będzie jakieś takie szkolenie, tak jak do jakiego przywykliśmy do tej pory. Ja myślę, że to w zasadzie będzie jakby taka opowieść, praktyka, tak? Ja będę więcej mówił to, czego ja doświadczyłem, w jaki sposób ja do tego doszedłem, tak? W jaki sposób okazało się, że no dałem radę, tak, że zacząłem zarabiać, że przestałem wreszcie tracić, tak. I to naprawdę już długo trwa. To nie jest tak, że to, nie wiem, jakieś tam 2 miesiące czy 3 miesiące, tak, w jakimś konkursie wystąpiłem. Akurat była dobra koniunktura dla mojej strategii, bym wygrał, tak. I pewnie, nie wiem, wszyscy brokerzy by mi obskoczyli, tak, i dalej ciągnęli ze mną marketing po to, żeby oni więcej zarabiali, a wy byście tracili. Otóż nie jestem związany z żadnymi brokerami poza IC Markets. Od razu powiem na dzień dobry, że jestem IB IC Markets. Natomiast, no jak wiecie, już tak naprawdę IB
IB w Polsce nie istnieje, bo zostało rozwiązane przez regulacje europejskie i to zupełnie troszeczkę inaczej funkcjonuje. Ja tutaj w tym, na tym szkoleniu w ogóle nikogo nie namawiam na IC Markets. To jest każdego prywatna decyzja, także chciałbym, żebyśmy od razu na dzień dobry tą sprawę wyjaśniali. Nie będziemy mówić sobie tutaj o brokerze, tak, o zachęcaniu kogokolwiek do otwierania rachunków. Natomiast będziemy mówili tylko i wyłącznie o czystym tradingu. No to, co tutaj widzicie, to widzicie stronę, tak, i dzięki tej stronie możecie też zweryfikować, tak, czy to, co będę mówił, ma rację bytu, czy tej racji bytu nie ma, tak? Jeżeli przejdziecie sobie na stronę www.strader.pl, to później tam trzeba będzie to zeskrolować, tak, na dół. I tutaj macie taki link, tak? Wyniki portfolio Strader. Jeżeli sobie klikniecie tak, to zostaniecie przeniesieni na stronę FX Blue, tam gdzie możecie zobaczyć, tak, całą jakby moją historię, w jaki sposób budowałem kapitał, jak to wszystko wygląda i jakie są zyski, tak. Akurat na dzień dzisiejszy tutaj macie takie podstawowe statystyki. Co ciekawe, i tak nie wszyscy wiedzą, jak to czytać. O tym też sobie będziemy mówili na szkoleniu, ale w tym momencie, kiedy przyjdzie na to odpowiedni moment, tak. Natomiast jeżeli widzicie, no tutaj nie wiem, w tym momencie nie wiem, czy popatrzycie sobie na equity, czy tutaj na balans, tak. Tutaj macie aktualne straty, jakie moje transakcje ponoszą, tak. Natomiast co jest istotne, istotna jest tutaj ta historia i tu macie 653 dni tradingowych, to jest około 3 lat. Także uważam, że na tej podstawie, tak, na podstawie tej całej historii mam coś do powiedzenia na naszej scenie traderskiej i to nie jest jakby okres, w którym dokonywały się jakieś, nie wiem, moje spektakularne bankructwa, a później jakieś spektakularne zyski. Akurat jeżeli chodzi o moją filozofię tradingu, to opiera się ona na mniejszych zyskach, natomiast na sukcesywnym tradingu. Tutaj jak sobie przejdziecie na charts, tak, tu macie charts i to są te całe moje wyniki, tak, i krzywa kapitału, jak ona wygląda od tam jakiegoś tam miesiąca, nie wiem, 2020 roku, tak, aż do chwili obecnej, tak. Także, no, przez ten cały okres, który tu widzicie, nie wiem, ja przeżyłem wiele rzeczy zrozumiałem i wiele rzeczy doświadczyłem, które chciałbym wam przekazać. Dlatego też jedna taka podstawowa rzecz, ja jestem akurat taką osobą, która kiedy mówi, to popełnia pewne błędy, tak? I ja mogę wyrażać się czasami w sposób nieprecyzyjny i chciałbym, żebyście to zaakceptowali, nie wiem, przymknęli na to oko. Czasami się mylę, czasami w jakiś sposób, nie wiem, przekręcam pewne sprawy, ale nie jest to zamierzone. Jeżeli coś takiego, nie wiem, na naszym szkoleniu wychwycicie, to oczywiście poprawimy to, wyjaśnimy sobie tak, żeby wszystko było dla każdego zrozumiałe. No i no w sumie tyle chciałbym powiedzieć, nie wiem, kwestii wprowadzenia. Może jeszcze tylko powiem, o czym będziemy sobie mówić. No, chciałbym przede wszystkim poruszyć kwestię budowy kapitału, tak, żeby nikt sobie nie wyobrażał, tak, że może rzucić na przykład pracę i od razu zacząć tradować. No właśnie nie, no to szkolenie też chciałbym właśnie zatytułować dla takich osób, które do mnie piszą prywatnie, nie? I one pytają się mnie na przykład, czy dobrym pomysłem jest właśnie otworzenie rachunku realnego, ponieważ nie mogą znaleźć żadnej pracy. No, otóż od razu na dzień dobry wam powiem, że nie jest to dobry pomysł. A dlaczego nie jest to dobry pomysł, to sobie będziemy właśnie mówić na szkoleniu. Także postaram się to wszystko przedstawić w sposób jak najbardziej szczery, jak najbardziej taki z mojego punktu widzenia prosty, tak? Tak, jak tylko będę najlepiej potrafił to zrobić. Oczywiście, słuchajcie, zdaję sobie sprawę, że na naszej grupie są też osoby, które są już bardzo doświadczone i mają swoje zdanie
nie chcę ingerować w wasze znanie. Często jest tak, że ktoś ma naprawdę doświadczenie i sobie dobrze radzi i jemu to idzie. No prawdopodobnie istnieje wiele ścieżek, wiele dróg do dojścia do sukcesu. To, co ja będę mówił właśnie to, co zbudowałem na podstawie własnego doświadczenia, a naprawdę będę się cieszył, jeżeli część z was, przynajmniej część z was będzie potrafiła to powtórzyć. I wcale się tego nie boję, że rynek, nie wiem, przestanie dawać innym osobom zarabiać tylko dlatego, że ja zdradzę jakąś tam wiedzę albo jakieś określone podejście. Nie, myślę, że to tak właśnie nie działa i że dla każdego z nas jest miejsce na rynku i nie każdy może zarabiać, ale ci, co chcą, będą potrafili to zrozumieć, to na pewno przejdą na tą drugą stronę i jestem pewien, że zaczną w końcu, nie wiem, zarabiać, ale na pewno wyjdą na tym lepiej, tak jakby zostali przy jakby własnym zdaniu. Także słuchajcie, trzymajcie się, do następnego odcinku. Cześć.